Elo, welo, rowerzyści i kolarze, to dzisiaj Wam pokażę to start w Szutrach Śląskich, czyli wyścig gravelowy na dystansie 144 km. Dzisiaj jestem dzień przed, aby troszeczkę objechać sobie trasę, zobaczyć jaki będzie start i jaki będzie finish, czego się mniej więcej spodziewać na początku i na końcu, w razie jakby była jakaś walka o pudło. Ale przyznam szczerze, że do tematu podchodzę zupełnie na luzie, bez już jakiegoś tam większego trenowania, planowania. W ostatnim czasie bardziej skupiam się na treningach biegowych niż na jeździe na rowerze. Jeżdżę tak naprawdę też mało, więc po prostu co będzie, to będzie. Cieszę się, że pogoda dopisze, bo jutro ma być bardzo, bardzo ciepło. Dystans, jak można powiedzieć, już taki off-season już w sam raz, więc zależy jak szybko się pojedzie, to będzie czas między 5 a 6 godzin, więc załóżmy, uśredniając, to będzie to około 5,5 godziny jazdy. Więc zobaczymy, co to będzie za przygoda. Patrząc na start i początek, to tereny zapowiadają się bardzo, bardzo piękne. Plus do tego piękna pogoda. Trochę osób będzie chyba z kim rywalizować, bo z tego co słyszałem, jakieś konie też powinny się na starcie pojawić. Więc zobaczymy, co będzie. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia już na rowerze. Tam kręciliśmy w zeszłym tygodniu taki krótki film zajawkowy z kolegami. Jak ktoś ma Instagram i oglądał, to właśnie tam będziecie dzisiaj jechali. I tam będzie drugi fotograf, który będzie Wam robił zdjęcia.
Dobra, mija prawie godzinka, chłopaki dają ogień. Pomyliliśmy na chwilę trasy, dlatego jestem pierwszy, ale powiem wam szczerze, że ciężko się jest utrzymać na kole. Mogę trochę zwolnić? Coś pogadać? Nie? Nie? Jedzam. Dobra. Shimano. Sprzęg włączony i co z tego? I tyle z zabawy. Jakby ktoś pytał, dlaczego nie lubię Shimano, to właśnie dlatego. Z ramię nigdy nie miałem takich problemów. No dobra, nie oszukujmy się. Chłopaki są bardzo mocni, więc prędzej czy później i tak by mnie odczepili. Bo no, konie straszne. Wagowo pewnie po 60-70 kg, więc pewnie przyszedł moment jakiegoś podjazdu i tak bym został, więc czekam na osobę, która z nami jechała, ewentualnie na Baśkę, jeżeli tam nic się nie stało, i pewnie razem już pojedziemy do mety, chyba. Przez pierwszą godzinę zabójcze tempo, średnia 32 prawie, a jak widzieliście, za bardzo asfaltów nie było, bardziej szutry, jakieś chłopki, piaski, więc no tempo było mega. Jak na złość, Garmin też nie pokazuje watów. Jak dojeżdżałem na start, to wszystko ładnie działało, ale już na starcie jednak Garmin stwierdził: a po co ci moc, jedź na czuja. No i jadę na czuja, ale tempo na początku naprawdę było bardzo, bardzo mocne. Jeżeli dogoni mnie ten zawodnik, to odpadł w pewnym momencie. To jest dla mnie taki plus, że zauważyłem, że jest bardzo słaby technicznie, więc w momencie, kiedy będą jakieś zakręty czy jakieś sekcje trudne, to dużo będzie później energii poświęcał na to, żeby nadrobić straty. Co? Bez to nie uciekli, daleko. No, kawałek jest. I łańcuch spadł. Mi też, bo ja myślałem tam zawsze, że na tym trasę. We'll be right back.
2 godzinki, średnio ponad 31, jak to codziennie, ale nie jest łatwo. Dobra, koledze, spadł łańcuch, ale poczekam, bo i tak jadę już na oparach, nogi mam tak zakwaszone, że jadę aby, więc bez sensu by było teraz na siłę drgnać. Tak, to sobie pojedziemy razem w miarę po zmianach, na spokojnie. Ale tempo jeszcze ponad 30, ale już teraz spada. Spada, trochę górek było. To był właśnie kluczowy moment, bo były górki. Ja te górki znam, bo już kiedyś miałem okazję się tutaj pościgać i powiem szczerze, że jakby kolega mnie tutaj na tych górkach zostawił, to już by było pozamiatane. Tak, to jest jeszcze cień szansy o pudło, ale nie wiem, będzie ciężko, chyba że kolega opadnie z sił, ale zobaczymy. Kolega został na razie na bufecie. Ja sobie spokojnie pojadę. Niech se goni. Nie później. Zobaczymy, co to będzie. Ale jest ciężko. Trzy godzinki, 92 km, jakiś sztywniejszy podjazd, muszę uważać na skurcze, ale nieźle. Jak tam? Dobrze? Dopiero zostało. O, całe szczęście. A jednak dogonił, kurde no. Miałem nadzieję, że już dojadę do mety sam, ale dobra. Przekombinować.
zdjęcie. Rozjadę. Na zakręcie nie wyrobiłeś? Łańcuch mi zleciał. Dobra, moment, tylko skurczę nie puszczę. Ale cię dwie chwilę. Ale fajna trasa, co? Super. Te auty to były zajebiste, tam masz super fotę tam na... Trasa jest ogólnie świetna, szybka. Mimo tych, że cały czas praktycznie szutry, mało asfaltów, to naprawdę mega. Dawno się tak nie zmęczyłem. Trasa świetna, szybka, dużo szutrów, same premiumy, naprawdę bajka. Nie miało co się nie podobać, tak naprawdę. No cały czas do końca trzymałeś, to pianie na koniec. Tak. Pianie do szybko przykroczyło. Ale mówiłem, kurde, asfalt do jakiegoś. Nie, myślę, że tutaj każdy centymetr był przemyślany tej trasy, naprawdę. No, naprawdę mega, mi się podobało, jeszcze nie jechałem takiej trasy. A tam prześciga, że nie podobało. A, nie było czasu? Nie ma czasu na takie. Nie, hałda robiła wrażenie. Jak się wyjechało, to praktycznie jak góra. Bardzo, bardzo wielkie gratulacje. Dzięki bardzo. Zapraszamy bardzo później. Co? Trochę. A ty co, nic nie krzyczałaś? Tata? Dla mnie? Dzień dobre, pij! Ojej. Dobre? No i teraz na tym samym dystansie, dystans wyzwania, 145 km i ponad 1000 metrów przewyższenia, od Puszczy Kobiórskiej aż po Rudy Raciborskie jechało wielu zawodników, a trzech z nich ze wspaniałymi rezultatami. Na trzecim miejscu, uwaga, uwaga, Patryk Wrona i jego trener, albo podobieczny. Drugie miejsce, Elders Rutz! I pierwsze miejsce, Daniel Duszko! Słuchajcie, zarówno Elders, jak pamiętam, jak i Daniel startowali w większości naszych edycji. Się cieszą, bo wiedzą, że w generalce też prawdopodobnie zgarną jakieś nagrody. Albo nie wiadomo, dlaczego się cieszą, ale my się też cieszymy. Pamiętajcie, że w tym roku było w miarę łatwo w generalce zdobyć nagrody. Także sami rozumiecie. W przyszłym roku będzie pewnie większa konkurencja. Ale mimo wszystko wielkie brawa. Naprawdę kawał dobrej roboty. Dziękujemy. I oczywiście zapraszam w tym roku.